Witam Was w podcaście Historia dla Dorosłych. Jest to odcinek 41. Ponownie jest to odcinek przygotowany z materiału dla Radia Icelander. Chciałbym dzisiaj omówić, co wydarzyło się 30 marca 1853 roku. Będzie to związane z Ignacym Łukasiewiczem. O tej postaci można mówić dużo. I to zarówno pod względem niepodległości, jak i pod względem ekonomii, bogactwa, bo Łukasiewicz stał się później bardzo bogaty. Ja jednak chciałbym się skupić na tym, z czego on jest najbardziej znany dzisiaj. Ignacy Łukasiewicz pochodził z biednej rodziny. Ukończył tylko 4 klasy gimnazjum i zaraz poszedł do pracy w aptece. Dzisiaj nam taka praca kojarzy się głównie ze sprzedażą gotowych leków. Jednak w XIX wieku aptekarze sami musieli wytwarzać swoje leki. Często nie robili tego oni, ale właśnie ich pomocnicy czy asystenci. Łukasiewicz pracował tam właśnie jako taki pomocnik. W 1848 roku rozpoczął pracę w trzeciej już kolejnej aptece. Było to we Lwowie, a apteka nazywała się Pod Złotą Gwiazdą. Właściciel tej apteki, Piotr Mikolasz, był pod wrażeniem umiejętności tego samouka, bo Łukasiewicz nie tylko potrafił zrobić wszystkie leki z receptur, które dostawał od aptekarzy, ale on się także dokształcał i czytał podręczniki po niemiecku i po łacinie. Tak więc chociaż w zasadzie nie miał edukacji, on edukował się sam. Aptekarz pomógł mu więc dostać się na studia farmakologiczne. Po ukończeniu tych studiów dał mu nowe zadanie – wyprodukować leki z ropy naftowej. Ignacy Łukasiewicz wraz z drugim asystentem aptekarza, Janem Zech, zaczęli pracować nad ropą naftową. Jest to mieszanka związków płynnych i stałych. Aby wykorzystać każdą z tych części, najpierw trzeba ropę podzielić. Ten proces podziału nazywa się destylacją. Była to długa i monotonna praca. Po jakimś czasie aptekarz stracił nadzieję, że będą z tego jakieś pożytki dla farmacji. Jednak Łukasiewicz i Zech nie rezygnowali. Okazało się, że destylacja nie wystarczy. Trzeba było zrobić destylację kaskadową, czyli destylować wielokrotnie. I właśnie w ten sposób udało im się otrzymać naftę. Historia postępu często polega na tym, że ludzie czegoś szukają, tutaj akurat szukali leków, a znajdują coś zupełnie innego. Znaleźli, wynaleźli naftę. Jednak geniusz Łukasiewicza polegał na tym, że się nie poddał, ale postanowił znaleźć zastosowanie dla odkrytej nafty. Po wielu nieudanych próbach Łukasiewicz skonstruował lampę naftową, która płonęła w oknie wystawowym apteki, w której pracował. Wydarzyło się to właśnie 30 marca 1853 roku. Bardziej jednak znana jest pierwsza nocna operacja, która odbyła się 31 lipca tego samego roku. Dla nas dzisiaj wydaje się być normalnym, że w nagłych wypadkach operuje się pacjentów także w nocy. Jednak w tamtych czasach zawsze czekano na światło słoneczne, co często oznaczało śmierć dla pacjenta. Użycie lamp naftowych tamtej nocy w szpitalu we Lwowie uratowało życie. Czy więc aptekarz Piotr Mikolasz popełnił błąd, nakłaniając swoich asystentów, aby badali ropę naftową w poszukiwaniu nowych leków? 30 marca 1853 roku w oknie jego apteki paliła się pierwsza lampa naftowa. Nie wiemy, czy spowodowało to napływ nowych klientów. Jednak badania Łukasiewicza nad ropą naftową doprowadziły do powstania nowej gałęzi chemii, nazywanej chemią organiczną. Ten dział zajmuje się dzisiaj także wytwarzaniem leków, i to także z ropy naftowej. Jednym z pierwszych leków, które wyprodukowano z ropy naftowej, był lek na kiłę, znaną też jako syfilis. Była to choroba, która była w tamtym okresie nieuleczalna. Ona zabijała powoli, ale jednak zabijała. Ludziom chorym na tą chorobę odpadały części ciała, najczęściej chyba nos. Tak więc możliwość leczenia tej choroby była naprawdę przełomem w medycynie. A stało się to także dzięki pracy Łukasiewicza.
Ten materiał był dla mnie dość osobisty, bo sam ukończyłem technikum chemiczne imienia Ignacego Łukasiewicza. A moja specjalność z tego technikum to właśnie technologia chemiczna. Między innymi właśnie destylacja czy destylacja kaskadowa. Łukasiewicz opracował nie tylko metodę wytwarzania nafty taką w domu, ale opracował także taką metodę na wielką skalę, którą później można było wykorzystać w fabryce. I właśnie takich technologii ja się uczyłem w technikum. My nie uczyliśmy się tego, jak zrobić sobie trochę nafty, tylko uczyliśmy się tego, jak robić tego na skalę przemysłową, co zapoczątkował właśnie Łukasiewicz. Link do tego artykułu na stronie Icelander będzie oczywiście w notatkach. Ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia.